Rolnik szuka żony. Widzowie bez złudzeń oceniają związki. Dwa konkretne, dwa nie przetrwają, piąty porażka. W programie Rolnik szuka żony prawie wszyscy dokonali już wyboru partnerek i partnerów. Widzowie ocenili powstałe pary, ale niektórym nie dają większych szans na przetrwanie. Rolnik szuka żony nadszedł dzień decyzji i poznaliśmy wybory czworga spośród piątki uczestników. Rolnicy wybrali kandydatów i kandydatki, z którymi chcą stworzyć związek. U Krzysztofa doszło nawet do zaręczyn. Również Kamil podjął decyzję przed czasem, wybierając na Joannę. W ostatnim odcinku oficjalnie zostali parą. Z kolei Elżbieta zdecydowała, że chce spróbować z Markiem, a Kamila wybrała Radama. A jak decyzję rolników i rolniczek oceniają widzowie? Zdania są podzielone, ale jest dużo wątpliwości. Rolnik szuka żony. Co widzowie myślą o wyborach uczestników? Widzowie sceptycznie podchodzą zwłaszcza do wyborów pań. W komentarzach internautów pojawiają się głosy, że Marek i Adam do nich nie pasują. Obie odrzuciły fajnych, statecznych facetów, z którymi mogłyby stworzyć solidny związek na rzecz lekkoduchów. Nie sądzę, żeby cokolwiek z tego wyszło w obu przypadkach, czytamy w komentarzach na facebookowej grupie panów programu. Internauci typują także związki, które przetrwają. Zaufanie wzbudzają Kamil i Joanna. Widzowie są także zachwyceni Krzysztofem i Bogusią, której rolnik się oświadczył. Choć było to nieco zaskakujące, od początku ta para była typowana do związku. Dwa wybory konkretne, przemyślane, dwa to raczej nie przetrwają próby, a piąty to porażka, kogo by nie wybrał. Ja byłam za Adamem, fajny wesoły chłopak. U Stasia dziewczyny powinny pojechać do domu. Atmosfera jest taka, jakby on chciał, ale nie wie, jak im to powiedzieć. Noeli to wygląd się liczył, a nie pracowitość, żeby się nie zawiodła. A resztę wyborów już znamy i życzę im dużo miłości, komentują internauci. Stanisław, który w programie niewiele zdradza, budzi najwięcej wątpliwości. Decyzja rolnika nie została jeszcze wyemitowana. Lepiej niech nie wybiera nikogo. Przynajmniej wszyscy będą szczęśliwi, czytamy w komentarzach. Stanisława wciąż pozostały trzy kandydatki, Teresa, Aleksandra i Roxana. Teraz widzowie obstawiają, kogo wybierze ostatni rolnik. Jednak, jak widać, nie są to optymistyczne scenariusze.